mamy niezgrany gość. I zapraszam na kolejne wydanie Cmolas Express. I teraz się łączymy z Kasprem i Julkiem z Wycieczką. Dziękujemy za głos Sypek, a teraz znajdujemy się w fabryce bombek. I przed chwilą patrzyliśmy, jak wygląda tworzenie bombek. Patrzyliśmy, jak pani maluje bombki i jak się srebrzy te bombki od środka, żeby nie prześwitywały bombki, jak się maluje na biało. Ogólnie jest bardzo fajnie. Sami malowaliśmy bombki i teraz właśnie zaraz będzie koniec wycieczki. Dla Cmolas Express Czarnecki i Kasper Uczyński. Dzięki chłopaki za opowiedzenie o wycieczce. A teraz się przenosimy do Franka i Szymona. Dzień dobry, dzisiaj mamy animację z panią Julią. Mamy ćwiczenia na refleks i ćwiczenie ruchowe. Ogólnie pani Julia jest bardzo miłą osobą i zajęcia bardzo poprawiają naszą kondycję ruchową. I od razu po animacjach z panią Julią mamy sparring z jakąś drużyną na boisku. Dla Cmolas Express Szymon Krzemień i Franek Skóra. W tym samym czasie się odbył mecz 2013, w którym nam opowie Francesco i Filip. Dziękuję Ci. Filip, jak było na meczu? Dobrze się grało? Nie za bardzo. I przegraliście czy wygraliście? Przegraliśmy. Ile mieliście bramek? Jedno. Kto strzelił? Marcin. Dla Cmolas Expressu Franek Kazimierczak i Filip Adamski. W tym samym czasie odbyło się mecz 2015, który opowie Marce. Dziękuję Cypek za głos. Dzisiaj powiem o meczu 15. Wygrali 12-5 z Lechem Poznań. Dla Cmolas Expressu do widzenia. Tuż po meczach 2013 i 2015 odbyło się nasz rocznik, to znaczy 2014, który nam opowie Patryk. Dzień dobry. Dzisiaj sparing rozegrał rocznik 2014 z drużyną Lechu Poznań. Mecz zakończył się wygraną dla Football Talents. Grało się bardzo ciężko, ale pokazaliśmy, że umiemy wytrwać to i wykorzystywać nasze umiejętności. Dla Cmolas Expressu Patryk Głowacki. Dzięki Patryk za opowiedzenie meczu 2014. A teraz już przyszedł koniec Cmolas Expressu. I do widzenia. Życzę miłego wieczoru.